W Biblii, którą czytamy, którą słyszymy, znajdujemy różnego rodzaju sposoby przemawiania, możemy też powiedzieć, że różnego rodzaju gatunki. Jezus bardzo chętnie, kiedy nauczał, używał przypowieści. Święty Paweł pisał listy, w tych listach pojawiały się hymny. Autor Apokalipsy miał wizję, ale także proroctwa wypowiadał. Dzisiaj mogliśmy usłyszeć z księgi proroka Izajasza bardzo specyficzny sposób przemawiania Boga, wręcz osobny gatunek, mianowicie spór. Spór Boga ze swoim ludem. Tak nawiasem mówiąc, spróbowałem popatrzeć, czy nie można by znaleźć jakiegoś innego słowa na to, co właśnie jest w tym naszym tłumaczeniu nazwane jako spór, ale w innych językach tak samo mamy spór. Czymże jest spór pomiędzy ludźmi, jeżeli odnosi się to także do tego, co jest, może być między Bogiem a człowiekiem? Ludzie mogą prowadzić spory słowne, kiedy szukają prawdy, kiedy szukają, żeby kogoś przekonać, że tak ma być, albo tak powinno być, albo tak się rzeczy mają. Ten spór kończy się czasami przekonaniem drugiej strony. Ktoś mówi, no masz rację, absolutno, jeszcze nie wziąłem tego pod uwagę. Albo czasami dochodzi do jakiegoś porozumienia w tym sporze, bo ktoś mówi, ustalmy punkty wspólne, na które się zgadzamy i zróbmy też protokół rozbieżności, w czym się różnimy. Chyba tak musi się zakończyć nasz spór. Spory odnośnie pieniędzy czy spraw sądowych kończą się też w różny sposób. Kończą się jednoznacznym przyznaniem winy czy uznaniem winy kogoś. I ten ktoś przyznaje, że rzeczywiście z jego powodu takie szkody ktoś poniósł. I wobec tego słusznym będzie, jeżeli owocem tego sporu sądowego będzie taka a taka wysokość odszkodowania. Ale spór, o którym mówi prorok Izajasz w imieniu Boga, jest bardzo specyficzny. W tym sporze Bóg chce wygrać. Ale nie po to, żeby człowiekowi pokazać, że jest głupi, że źle zrobił, ale chce ten spór wygrać po to, żeby człowiek zwyciężył. Po to, żeby człowiek uznał swoją winę i po to, żeby Bóg mógł w wyniku tego sporu mu wybaczyć. Bardzo specyficzny spór. Chyba nie ma takich sporów pomiędzy ludźmi. Zobaczmy, jak to wygląda w tym dzisiejszym fragmencie, któryśmy czytali. Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu waszego Boga, ludu Gomory. Te dwa miasta są oczywiście synonimami zła, wielkiego zła. Ci, do których prorok mówi, to porównuje ich. Utożsamia ich, ich sytuację, ich postępowanie z tymi dwoma strasznymi miastami. Obmyjcie się i oczyśćcie, usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrym. Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. I tu pojawia się słowo kluczowe, spór. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Jaki to spór, pytamy się. Kto ma kogo do czego przekonywać? Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Prawdę mówiąc, kolor biały uzyskuje się w odnośnie płótna dość późno, dość niedawno. Zwykle przez bardzo długi czas, a zwłaszcza w starożytności, ludzie używali czegoś, co moglibyśmy nazwać sukna szarego. Jeżeli to farbowano na takie zdecydowane kolory, jak właśnie te wymienione tutaj purpura czy szkarłat, które są bardzo intensywnym barwnikiem, który pokrywa tą szarość baraniej wełny czy też kozy i tak dalej. Biały był śnieg. Biała mogła być wełna małego baranka, ale nie starego barana. A jednak Bóg mówi, że jeżeli zgodzą się z Bogiem w tym sporze, jeżeli uznają swoją winę, to choćby oni byli tak mocno, intensywnie kolorowi, czerwoni, zabarwieni,
to będą biali jak śnieg, czego nikt nie potrafi wykonać w tym czasie. Taki jest sens tego zwycięstwa Boga w sporze z człowiekiem. Wystarczy, że uznasz. Wystarczy, że się ze mną zgodzisz, a będziesz w stanie takim, jakbyś nigdy nie popełnił nic złego. Taki jest sens tego Bożego sporu, który Bóg niejednokrotnie prowadzi ze swoim ludem o różne rzeczy. A my po raz kolejny słyszymy w tym pierwszym czytaniu wezwanie do uznania naszej grzeszności, naszej słabości z różnych stron, ale też zobaczmy, że z różnych motywów jesteśmy zapraszani do tego, żeby popatrzeć na nasze życie, zanim od piątej niedzieli wejdziemy w mękę pańską. Będziemy konfrontować się z tym, co Chrystus uczynił, aby nas oczyścić, uwolnić, usprawiedliwić przed Bogiem. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.